Ue! Widzieliście to? Co za baba? Ciebie jak nie przywieziemy. Ale ty jesteś babą ohydna, okropna. A masz, dziadu, kurde. Łoty! Odporny jest. Musimy do pajęc sprayu. Tutaj. Już nie wiadomo co, gdzie i jak. Moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z gry Bully. Ja jestem Hubson, a przed nami epizod numer 6. Także lecimy sobie, nie ma co zwlekać, nie ma co czekać. Wychodzimy. Nie będziemy dzisiaj, o dziwo, mimo że jest rano i są... O, shit, albo może jednak, jak nas siłą doprowadzą. Bo chciałem powiedzieć to, że nie będziemy jechać na lekcję na początku, tylko pojedziemy sobie do miasta, ponieważ ono nam się odblokowało na końcu poprzedniego materiału. Także wypadałoby zobaczyć, co się na mieście dzieje, co możemy porobić i w ogóle. Jak naciśnie sobie back na padzie, to będziemy mieli coś takiego jak mapę. Jak sobie naciśniemy A, to ją przybliżymy i zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. Mamy. Co my tu mamy? Mamy coś na literkę B. Nie wiem, co to jest, co to może być. Tego jest dużo. Jest B, 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 B. Nie wiem, czy są jakieś przystanki czy coś, bo też mi pisaliście, że takowe w tej grze są. Mamy tu jeszcze puchar. A właśnie, bym zapomniał. Moment, przerwa. Dzisiaj widzicie mnie na nowej kamerce od Logitecha. Powiem wam, że jakość jest genialna, jestem tak zachwycony. Jest 60 fpsów, zobaczcie jaki jest płynny ruch moją ręką. No coś po prostu pięknego. Także takie szybkie lokowanie produktu, ponieważ Logitech ostatnio dość mocno wspierał, za co mega dziękuję, bo w tym momencie jak widzę na kamerce na podglądzie, naprawdę wygląda to zacnie i podczas montowania będę się niezmiernie z tego cieszył. Dobrze, co my jeszcze tutaj mamy? Mamy jakieś tam sklepy typu koszulka, jakiś tam wózek, to chyba też jest sklep. Mamy bodajże fryzjera, bo zobaczcie, że jest takie, nie mogę wam tego pokazać, pokazuję, wy tego nie widzicie. Mamy ten taką ikonkę z takimi niebieskimi i czerwonymi kreskami. I to jest prawdopodobnie właśnie fryzjer. No i co? Jeszcze jakieś koło? Też mówiliście o jakimś sklepie rowerowym, że takowy w tej grze jest, także być może o to chodzi. Dobrze, nie ma co spekulować, idziemy już do miasta. No i co? Zobaczymy, kurczę, co my tam dokładnie możemy sobie kupić, jakie rzeczy są. Tutaj widzę, że na mieście jest policja i policja nas będzie też ścigać za wagarowanie. Tak to sobie będzie prawdopodobnie wyglądać. No nic, będziemy musieli jej unikać, a tymczasem zobaczmy może w pierwszej kolejności, co to jest to. Ta literka B, no i to jest bus stop, czyli to, o czym mówiłem, nie? Tutaj możemy sobie właśnie prawdopodobnie dojechać do szkoły, kiedy chcemy. Otóż to, o shit, kurde, nie. Panie policjancie, zostaw mnie pan. Czemu oni są tacy poli? Spadamy. Tak, tu mamy ten sklep bodajże z rowerami. No i co? O fuck. Radiowóz! Tu mamy w ogóle jakieś też jeszcze misje, bo podbiegł do nas gościu oznaczony niebieską ikonką, ale my na początku, mimo tego, że mamy czapkę, to chcielibyśmy się jakoś fajnie obciąć. Także co, wbijamy i patrzymy, co tutaj mamy. Okej, jak tutaj się w ogóle to wszystko robić? Trzeba wejść w to? Zmień fryzurę. Fajnie, grzeczny chłopiec. No nie, to chyba nie nasz styl, ewidentnie. Grzeczny chłopiec, a to się tylko zmienia jakby kolor włosów. To nie. Ej, no co jest, kurde, to jest wszystko to samo, tak? Bez sensu, a może... A, bo ja chyba tutaj mam ten do wyboru rzeczy, jakieś tam różne ułożenia tych włosów. Coś takie, no kurczę, powiem wam, że to wszystko jest takie sobie. Tu jest taki fryz na takiego a la gangstę, coś takiego, ale takiego szefa gangsty. To może weźmy sobie coś takiego? Nawet dobrze wygląda. Jaki to jest kolor mahoniowy? What the hell? My sobie weźmy może kasztanowy. Całkiem to spoko wygląda, no i powiem wam, że powoli, jako tako Jimmy zaczyna wyglądać jak człowiek. Może nawet zostawimy taką wersję bez czapki? Spoczko. Dobrze, to mamy załatwione. Ja bym chciał jeszcze podjechać sobie po jakieś ciuszki i też chyba... Pojawiło się kilka komentarzy mówiących o tym, że gdy kupimy sobie ciuchy na mieście właśnie, nie w sklepiku, to wtedy będzie taka akcja tego typu, że niestety nas będą ścigać za zły ubiór w szkole.
tak to będzie wyglądać. No dobrze, ale w końcu styl to styl, styl ma być i styl jest najważniejszy, także w pierwszej kolejności to się będzie zawsze liczyć. Kurde, pan policjant wyszedł, ale nie, moment, hola, ej, nie ma lekcji w tym momencie, lekcje się już skończyły, w sensie te poranne, także mogę sobie tutaj wejść bez żadnego przypału, a nie, to chyba co innego jest, to nie jest sklep z ubraniami. Faktycznie, słodycze, rzecz wspaniała, okej, spoko. Czyli to są prawdopodobnie rzeczy, które będę mógł dawać dziewczynom chyba, tak? Bukiet kwiatów, bimkola na uleczenie się, kupmy kilka sztuk. Kwiaty to możemy zerwać pod dormitorium dziewczyn, także olejemy to i weźmy może jeszcze ze dwie bombonierki. Może dzisiaj jakąś lożkę uda nam się poderwać. No dobrze, bombonierki kupione. Bardzo fajnie. I co? I jeszcze byśmy podjechali do tego sklepu z ciuchami. On jest w tamtej alejce, także zawracamy. No shit, Jimmy, zawracaj. Ja wiem, że potrawić się jeździ nie najłatwiej. Także będziemy jechać ulicą. No i co, kurczę, właśnie, bo ja tutaj widzę, poczekajcie, że jakaś gwiazdka nam się pojawiła tam przy tym takim pucharku. To może dzisiaj wykonamy sobie misję właśnie stamtąd, a niekoniecznie ze szkoły, nie? Korzystajmy z tego, że po pokonaniu wielkiego, grubego Russella nam się odblokowało miasto i możemy tutaj po nim się przemieszczać. Moment, bo tu są dwa sklepy, czy mi się wydaje? Nie, jeden sklep. Dobrze. To wejdźmy sobie. Aquaberry. Spoczko. I co? I tu mogę pewnie coś kupić sobie ciekawego, tak? Czy tutaj? Nie, chyba tutaj niekoniecznie. Tu to jest wyjście, to też nie. Prawdopodobnie tam w przebieralni. Okej, kup ubrania. Zobaczmy. Na głowę nic nie mogę. Kamizelka od Armaciego. Ale to też jest z Bulli. W sensie ma na sobie logo Bulli. Bez sensu. Czyli to są wszystko chyba rzeczy i w ogóle tutaj nic nie mogę więcej wybrać, ani nic na lewą rękę, prawą, ani nogi, ani stopę, ani głowę, tylko na korpus. No i co? No i to są takie rzeczy, powiem wam, nieciekawe. Także ja wolę chyba swoją bluzę póki co. I widziałem, że jeszcze jeden sklep bodajże z ciuchami jest w tej innej części miasta. Shit. Tak, żebym sobie to zobaczył. Czekajcie, to jest tutaj, ale mamy dość daleko do zajechania tam. A, to jest legenda. Właśnie. Też chyba coś wspominaliście, że te całe tranzystory będą mi się pokazywać jakoś, że jak coś tam zdobędę, to wtedy będę miał je oznaczone na mapie. Bodajże jak chyba skończę wszystkie lekcje z czegoś tam. Ale to, kurczę, powiem wam, że mam taką słabą pamięć ostatnio, że to jest głowa mała. Dobrze, to polecimy sobie w takim razie na zadanie. Ja też w ogóle miałem popatrzeć i tak sobie myślałem, że to będzie fajna opcja, żeby popatrzeć jakieś takie spoty skate'owe w mieście, nie? No bo w sumie mamy dechę, umiemy chociażby 180, cyk, umiemy też 360, cyk, także można by, o, widzicie, jaka fajna poręcz jest, tutaj musimy zajechać, czekajcie, sobie zajedziemy, tak, tu sobie nawrócimy i może tę poręcz przeatakujemy, zobaczmy, cyk, Tony Hawk, kurde, znaczy, no, szału nie było, ale pod grind można to uznać, mi się wydaje, dobrze, nie ma co gadać, lecimy już, o, tu jest Luna Park, ale fajnie. Tu mamy jakieś zadanko. Wygląda jakby było zamknięte w ogóle. Czekajcie, czy ja mogę jakiś bilet kupić? Kup bilet wstępu dolar. Okej, i teraz mogę wejść, dokładnie. Otóż to, czyli Luna Park jest chyba czynny cały dzień, całą dobę. Może tak będzie lepiej. Rozpocznij misję drobne występki. Dobrze, zobaczmy, kurde, fajnie. Ej, to jest ciekawa sprawa. Hey, lady, you okay? No, I'm not okay. Look at this. It's just a garden gnome. Laska jest podejrzana. It's a joke. It's demeaning. I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not. O Boże. Przegięcie. Is there something I can do to help? Smash them. Smash them all. Old Bullwoodville's full of them. Please, I'll even pay you. Just make it stop hurting. Ale co ja mam rozwalić? Bo nie to czytałem. A, krasnale! Dobrze. Zniszcz je dla Brandy, w porządku. Bardzo chętnie, ale to jest takie zadanko, chyba że ja to nie muszę w tym momencie robić, tak? Przy okazji muszę. Ej, bez sensu. No dobrze, czyli to jest coś na zasadzie tego, co było z tranzystorami u Kloszarda, z tym, że... No jeźdź na tej desce, Jimmy, dawaj. Z tym, że ja nie wiem, czy tutaj chociażby jakieś będę miał korzyści z tego, bo u Kloszarda będziemy mogli się nauczyć fajnych ciosów nowych. A tutaj?
ona nam nic nie powiedziała. Powiem wam, że co, 10 minut odcinka, a nam się udało raptem zmienić bluzę, znaczy fryzurę, sorry. Także no, cienko. Ej, w tym momencie w sumie, wiecie co, nauczmy się korzystać, nie. Nauczmy się korzystać z tych przystanków autobusowych, bo to może się przydać, ale chyba już na popołudniową lekcję to ja nie zdążę, co? Zobaczmy, bus szkolny. Aha. Fajnie, ej, taki klimat jak w The Walking Dead. Oczywiście mowa o grze, żeby nie było. Tak to sobie wygląda. No i co, mamy jakąś gwiazdkę. Tu jest misja Hattrick kontra coś tam, Galloway, tak? Dobrze widziałem? Tak, Galloway. No dobrze, dobrze. I to jest w szkole, tak? Z tego co widzę, w sensie w tym głównym budynku. No dobrze, także wchodzimy do Bulwark Academy i zobaczmy, gdzie to będzie dostępne. Coś pamiętam, że dyrektor mówił mi, żebym poszedł do stołówki też. Ale tu też jest jakaś misja, zobaczcie. O co tu chodzi, kurde? A, to jest ten cały hat-trick kontra Galloway. Ej, i tu coś się wyświetliło. Ej, co to jest? Kurde. Otwórz i co? Ej, zobaczcie, co się pojawiło. Drobna pomoc. O, ciekawe to może być. Kurde, idziemy. Zobaczymy, a potem najwyżej skoczymy jeszcze na misyjkę do szkoły, pójdziemy spać i może jakaś lekcja też będzie ci zaliczona. Czemu by nie? Jeżeli chociażby w tym momencie mamy już dostęp do całego świata, to byśmy mogli pozbierać... Ej, czekajcie, czy ja zebrałem tranzystor? Chyba tak. Tak, jak już mamy odblokowaną całą mapę, to byśmy mogli... Kurde, zapomniałem, co byśmy mogli. Nieważne. O, cyk, nowe ciosy kung fu. Pokaż, gościu. Thanks, kid. Aha, no dawaj. I co? Przytrzymaj. Nie, podcięcie. A, czyli tak i tak. Nie tak. Tak i... Ej, no co jest? A, czyli kompletnie muszę przytrzymać. No dobrze, już kumam. Oczywiście jak to ja, jak zwykle nie mogłem zakumać tego na samym początku. Ale grunt, że koniec końców się udało. Fajnie. Ja nawet nie wiem, kiedy go znalazłem, nie? Nie mam pojęcia, powiem wam. Kompletnie. No ale nic. Grunt, że umiemy kolejny fajny cios. Wypadałoby go przetestować może na tym gnoju? Nie. Ja mam dla ciebie bombonierę, kobita. I co? Będzie... Buziak? Ej, i gdzie są moje bombonierki? Przecież tyle ich kupiłem i co? I nie mam? Czekajcie, może tu jakoś mam. Jajko to chyba nie, by się wkurzyła za jajko. Deska, ta sól, kulki, żeby się wywaliła kobita, no ale to bez sensu, jaja, jajko mam jedno, bomba. Ej, no come on, no kurde, gdzie są... Ja nie mogę jej bombonierki dać? Czy ja coś nie ogarniam, czy coś? Ej, dajcie mi znać, o co tu chodzi. Bo nie wiem, powiem wam. No dobrze, dobrze. Zobaczmy w takim razie może to zadanko u tej kobity w kuchni. Bo tam właśnie, jak kończył się poprzedni odcinek, to mieliśmy tam iść, ale ja już tam chyba stwierdziłem, że jest za późno i nie ma co tego kontynuować, także zobaczymy, o co tu chodzi. Tu jest jakaś baba, co gotuje, także... Uwaga, uwaga, może być ciekawie. Zobaczymy, co pichci się w kuchni w Bulwark. Zakupy w ostatniej chwili. Łe! Widzieliście to? Co za baba? It's all downhill from here, my friend. Anyway, the head sent me. He did. No właśnie, o co chodzi? I need you to go to town and pick up some meat and other things for me. Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. Where? I who the fuck is Mrs. Phillips? From Yum Yum Market. Oh, and a razor from the barber's for my stash. And oh yeah, some new knickers from Warren. I've had these on since last term. Oh shit. Go, take my fine machine out there by the school gates. Alright. No dobrze, to musimy uchronić szkołę przed globalnym zatruciem, słuchajcie, bo jak nie przywieziemy mnie... O Jezus! Ale ty jesteś babą ohydna, okropna! Słuchajcie, jak nie przywieziemy, kurde, tego całego mięcha, to ona ugotuje kota jakiegoś, pani Phillips, nie wiem, kto to jest pani Phillips. Podejrzewam, że jakaś nauczycielka, tak coś mi się kojarzy.
i do tego jeszcze się ogoli, nawet nie wiem, nie chcę wiedzieć, co wygoli i dorzuci to do tego gulaszu, to nie będzie zbyt smaczne. I w ogóle też to jest bez sensu, mogła ta baba nam dać znać wcześniej. O, wsiąść na rower, dawaj, bijamy. I co, lecimy. Nie wiem, czemu ci gości mnie już nie biją. Pedały, hamulec, skok, zejście. Aha, dobra, czyli muszę naciskać, żeby pedałować. Skacze się tak. Kurczę, szkoda, bo myślałem, że na rowerze będziemy mogli też tak wysoko skakać jak na desce, a tu się okazuje, że jednak nie. A mówiliście mi, żebym nie jadł przed odcinkami, nie posłuchałem się. No dobrze, w ogóle szkoda, że ona nam nie dała znać wcześniej, bo... A, tu jest ten cały Yum Yum Market, w porządku. Zejdź z roweru. Tak, że nie dała nam dać... Znaczy, że nie dała nam znać wcześniej, bo byliśmy tu już. Niesłodny. To tyle, tak? I kupmy te bomboniereki jeszcze raz. Czekajcie, tu... Okej. Okay. Pełny ekwipunek. Dobrze. I co? I to się tu pojawiło? Nie, tu nie. Czyli ja mogę tej babie tu dać? Czekajcie, tu jest... Ej, gdzie ona zniknęła, ta laska? No to jest podejrzane. Dlaczego ja nie mogłem tamtej kobicie dać bombonierki? Nie wiem. Nie wiem. I w tym momencie muszę jeszcze odebrać coś tam z tego zakładu fryzjerskiego na pewno. Gdzie on jest? Aha, on był tutaj. Czekajcie. No dobrze. Jakąś brzytwę bodajże. I ten rower, na którym się przemieszczamy, należy do tej kucharki, także wypadałoby go szanować, a Jimmy zeskoczył fest. I co? Jak tutaj mam to odebrać sobie, co? O co tu chodzi? Ej, dawaj! Nie mogę? Może tu muszę wejść? Nie, tu jest... Ej, czekajcie, coś tu, kurczę, mnie ktoś oszukuje, co? Czy to jest przed wejściem? Bo ja mam na to czas. Nie mogę tego sfejlować. Aha, chyba już. Albo nie z tego zakładu musiałem pewnie odebrać, znając życie. Czekajcie, gdzie muszę jechać? A, zobaczcie, że to jest... Czekajcie, pojedziemy sobie może tędy. Czy ja mogę po schodach jeździć? Mogę, fantastycznie. Pojedziemy sobie tędy, to też będziemy znali tę drugą drogę na tą pozostałą część miasta. O! Chyba dobrze to w słowa ubrałem. Ej, fajnie, tu jest klimatycznie. Town of Bulworth i tam w lewo nie zdążyłem przeczytać. I zobaczcie, że tutaj ludzie, jak pada deszcz, jest to samo co w GTA 4, że wyjmują parasolki. Super, powiem wam. Nie, to są takie fajne szczegóły i gry... Boże... Przepraszam. I gry, te starsze i te nowsze, znaczy te nowsze już mają taką technologię, ale te starsze, każde powinny coś takiego mieć, bo to wpływa na imersję. No dobrze, shit. Tutaj było blisko, żeby wypadek spowodować. Dobrze, w tym momencie tutaj trzeba wejść i to w tym zakładzie mamy odebrać chyba tę całą co? Brzytwę. O właśnie, cyk. Okej, brzytwa dla Edny. W porządku, wbijamy i lecimy dalej. Pozostało mi już niewiele czasu, tak że wypadałoby się pośpieszyć. Zobaczcie, mam nadzieję, że mogę tym właśnie oto rowerem wjechać potem na teren szkoły. No shit, hamuj, kurde. Ej, powiem wam, że po trawniku w ogóle Jimmy Hopkins nie potrafi hamować. W sensie to w ogóle nie działa. I tu mamy worek z brudną bielizną. Uffu. Ej, ale ona była w pralni, więc powinna być chyba wyprana, nie? Skorzystaj z przystanku. No, wiecie co? W sumie to chyba szybciej będzie już dojechać na rowerze, także pozostaniemy na tym środku lokomocji. Tym bardziej, że później może... Tutaj w lewo, tak? Tak, w lewo. Tym bardziej, że my sobie potem po szkole nim pojedziemy. To, tak. Dobrze mówię. I właśnie, to co też przychodzi mi do głowy i to, o czym mówiłem w odcinku poprzednim, że muszę wziąć gaśnicę i jakiegoś prefekta, wiecie, powsikać i ponadto też poskejtujemy może dzisiaj, co? Po szkolnym korytarzu. Czy ja mogę tu wjechać? Mogę, elegancko, dobrze. Zostawimy, no siadaj, kurde, bo nie zdążymy, Jimmy. Musimy szybko oddać, bo tak to tej szkole grozi coś okropnego. Czekajcie, niech on sobie pójdzie. No i tak, myślałem, że akurat skręci, jak my tu jesteśmy, nie? Głupi gnój. No dobrze. Proszę. Aha. Widzę. No nic. 15 dolców. Ej, dobrze tu płacą. Fajnie. Ej, co? Tu w ogóle mam jakieś menu, ale...
Menu zawsze wygląda dużo lepiej niż to, co potem dostajemy na talerzu. Rzadko kiedy, rzadko w jakiej restauracji jest odwrotnie, albo chociażby dostajemy coś zbliżonego, co jest w menu i tak ładnie wyglądającego. Dobrze. Wypadałoby iść spać, ale nie, moment, jeszcze chciałem poskejtować sobie. O, to będzie coś, cyk. I może wiecie co? Sobie tu poskejtujemy. Weźmiemy gaśnicę też. Tylko nie... No, zauważył nas przez chwilę. Tu gdzieś była gaśnica. W ogóle też... Goni mnie, oto, ole dziad. Ale mnie wyhaczył, skubaniec. Ej, dużo ich tu jest, wiecie co? To nie ma co, musimy sobie szkołę póki co odpuścić, bo ich było zbyt dużo. Bym był za chwilę aresztowany i to byłoby słabe. W ogóle dlaczego tylko mnie ganiają? Czy on mnie będzie gonił? Tak. A tych innych uczniów nie. Przecież inni uczniowie też muszą iść do swoich dormitoriów, jak jest cisza nocna. Come on! Oszukaństwo znowu. No nic, to nic. Mamy chwilkę, żeby zapisać... O Boże. Ej, ostatnio, kurde, od tego suchego powietrza w mieszkaniu tak mi gardło nawala. No nic, wbijamy sobie tutaj. Może w ogóle użyjmy zestawu chemicznego, żeby się nieco uzbroić w przeróżne rzeczy. Mamy śmierdzące bomby, zajebiście. Idziemy spać. Może też w sumie zapisałbym sobie grę, bo tutaj nigdy nie wiadomo. W każdej chwili może się ta skreszować. I o tym przekonaliśmy się dość brutalnie podczas poprzedniego odcinka. Dobrze, nic. Zapisujemy w takim razie. Uniknijmy tego kłopotu. Cyk, mamy to. No, come on. I co? Tutaj chyba żadnej misji nie mamy. Bo tak się zastanawiam, czy uda nam się w tym odcinku wykonać i misję, i lekcję. Lekcja będzie szybka pewnie, więc idźmy na lekcję. Ej, praca dorywcza. Fantastycznie, to wiecie co? Musimy sobie to przetestować koniecznie w kolejnym filmie. Ale póki co idźmy na lekcję. Może będzie jakieś zadanie takie, wiecie, dodatkowe jeszcze. O, właśnie. Czy tutaj ktoś coś chce? W kiblu? Czy mi się dobrze wydaje? Dobrze mi się wydaje. O co tu może chodzić? Pewnie jakiś papier toaletowy, co? Oby to była pilna sprawa i obyś dobrze zapłacił, gnoju. Dobrze, gdzie może być papier? Pewnie gdzieś u woźnego. Jeździmy na desce po szkole, elegancko, cały Jimmy Hopkins. Czekajcie, tu jest chyba woźny, tak? Czy co? Czy jakaś szafka po prostu? Otwórz. Nie, no pokój woźnego tu. Jakieś zejście tajemnicze do piwnicy. Ja! Bierzmy to. Wróć do ubikacji. Dobrze, ale... Ej, patrzcie, to jest ten zejście do piwnicy. Ja tu pewnie będę mógł chodzić na ten cały boks. O czym była też mowa w poprzednim filmie. Dobrze, ej, muszę do tego gościa lecieć, bo kurczę, nie będzie miał czym się podetrzeć. Szybko. Ej, czemu? Podnieś. No przecież podniosłem. Gdzie on jest? Ej, podniosłem wcześniej. Co to ma być? Lecimy do kibla i potem... No zostaw mnie, gość. Swojemu koledze pomagam. Przecież. O, nie no. No i co? Wrzucić spróbuj. No świetnie. Cyk. Masz. Nie, chyba się nie udało. Ej, no to nie będzie takie proste. Udało się? Nie. Ej, no... No gościu, nie lej, no bo nam czas wycieka. No puść tego siuśka. Co za typo? Podnieś. Czekajcie. No. Ej, ja chyba tego nie wykonam, nie? O. No. Ej, jakie to jest ciężkie? No zostaw, nie lej. Ja... Wiecie co, ja to odpuszczam, bo za chwilę ktoś mnie złapie, bo ja wagaruję sobie. Nie umiem tego wykonać. Przepraszam. Lecimy. No przecież idę na lekcję, gościu. Uspokój się. Geografia, ale fajnie. Ciekawe, co to będzie. Przyporządkuj flagi do odpowiedniej prowincji, stanów lub państw przed końcem lekcji. Przytrzymaj A lub RT, aby chwycić flagę, puść A lub RT, aby upuścić flagę. Zakończ pomoc. Spoczko. O, nie, to jest proste. Mamy Europę, elegancko. Gorzej jakby była jakaś ta. No przecież to jest Portugalia, no haro. Halo. Haro. Szwecja jest tu. Finlandia jest... Oj, czekajcie, tu jest... Momencik, muszę sobie przypomnieć, czy to po lewo, czy po prawo. Jestem cymbałem w tym momencie. Niemcy dałem, oh shit, ale jestem głupi. Jednak jestem głupi, ewidentnie. Wieża Eiffla to tu. Mamy Włochy to tu. Ej, nie, to jest... Ej, me... No ej, czemu nie działa? I czy ja mam jakieś ujemne punkty, czy coś? Kurde, o, mamy nawet Polskę. Chyba tutaj, co?
Mamy Rumunię, świetnie, tutaj oczywiście, o, mamy też Ukrainę, to też od razu odhaczymy, Wielka Brytania, przepraszam, Zjednoczone Królestwo, dobrze, dobrze, mamy też Irlandię, halo, załap się, elegancko, dobrze, mamy, o, Szwajcarię, mamy Grecję, Danię, o, i moment, czekajcie, ja sobie muszę to przypomnieć. Zawsze, nie, no tu jest Finlandia. Nie? Tutaj? Poważnie? A jednak jestem cymbałem. Zawsze mi się to myli, tylko pamiętam, że na górze jest Szwecja, idealnie nad nami, a po prawo czy po lewo, a czy w sensie, czy po prawo jest Finlandia, czy po lewo jest Finlandia, dlatego nigdy nie pamiętam. Ech, no cóż, no dobrze, dobrze, nie poszło źle. Uje, czapka z wieżą Eiffla, doskonale. Na pewno jest zajebista. Ej, muszę w ogóle przetestować tą moją procę, bo ona jest naprawdę fajna. Ej, zobaczcie tego gościa, mogę szybko wykończyć. No ej, gościu, knypie, kurde, ej, jaki cios! Co za typo? I muszę w tego jeszcze, cyga masz, gnoju. I czekajcie, musimy ukraść koniecznie. Koniecznie, koniecznie gaśnica, ona chyba tutaj jest, nie? To jest alarm przeciwpożarowy, czyli gaśnica być może będzie gdzieś tam. Za chwilę spróbujemy sobie ją dorwać. Tu. O, elegancko. Szybko, szybko uciekamy, uciekamy. Musimy do pajen sprayu. Tutaj. Hop. Już nie wiadomo co, gdzie i jak. Na początku gaśnicę przetestujemy sobie na uczniu. Ej, tu są fajne dupeczki. Czekajcie, czekajcie. Weźmy sobie, może podejdźmy. Lala, będziesz moja, co? Aha, czyli ona chyba coś od nas oczekiwa, jakieś kwiatki, a my nie mamy ani bombonierki, ani nic. To masz, kurde, gnoju. O, cyk, psikam cię, oś. Duś się, kurde, paruło. Trzeba było ze mną chodzić, a nie. No nic, musimy jeszcze podbiec sobie do jakiegoś typka tutaj na holu i przetestować koniecznie gaśnicę na nim. Zajdziemy typu od tył. Cyk, 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 cyk. A masz, dziadu, kurde. O ty, odporny jest. Co za typ. To mi się podoba, fajne to. Ej, jak on szybko biega, ty. Ja to zostawiam, tą gaśnicę, bo tak to ona mnie chyba spowalnia tutaj, widzę. Jeszcze są popołudniowe lekcje, ale my powagarujemy. No zostawcie mnie, no. Boże, i kurde. Powiem wam, że no to było ostre. Moment, czemu ja nie mam żadnych zadań? Jestem zmuszony iść na lekcje w tym momencie. No nie. Nie chcę odpuścić, zobaczcie. Wkurzyli się konkretnie, że użyłem gaśnicy na tym całym prefekcie. Chyba nie można tak robić na przyszłość. Znaczy w przyszłości. No dobrze, objedziemy szkołę po raz piąty dookoła i pójdziemy na tę lekcję, jak już każą. Spadaj, typie, nie masz szans. Jadę na mojej deskorolce, oh yeah. Dobra, wbijamy do szkółki. Jak trzeba, to trzeba. Mam nadzieję, że tylko nie będzie lingwistyki, bo nie chciałbym się na koniec tego odcinka totalnie ośmieszyć. Już się po części ośmieszyłem z tą Skandynawią. Matematyka, oh yeah, matma jest fajna, ej. Matma jest zajebista. Dokładnie, lingwistyka jest dla... Dobra, nie będę już kontynuował, bo przeginam pałę. Rozwiąż jak najwięcej zadań przed końcem lekcji. Za pomocą LS lub RS ustaw wskaźnik, za pomocą A lub RT wybierz odpowiedź, RB spowolni wskaźnik, wyjdź pomoc, spoko. 3 plus 4, ok, 7, to jest łatwe. 50 równa się 5 plus 45. 6 razy 6, 36. Ile widzisz trójkątów? Raz, dwa chyba, nie? Co jest najmniejsze? Planeta, kosz, nie no, chyba mucha. 12 równa się 20 minus 8. Co jest największe? Największa jest planeta. Która liczba jest najmniejsza? 230, 203, 320. Ej, to są dość proste rzeczy, powiem wam. 8 plus 3, no chyba 11. 1 przez 2 to się równa pół. Co jest najwolniejsze? Rakieta, rower, czy... Co to jest? Jakiś lemur, czy leniwiec, czy coś? 120, 3 razy 40. 7 minus 5 to jest 2. Ej, dobrze mi idzie.
Co jest najszybsze? Ciężarówka, człowiek, czy, no chyba to. 99 równa się 11 razy 9. 12 plus 7 to jest... Boże, 19, ale jestem kretynem. Tak mi dobrze szło. 35, 35. Dobrze. Co jest najszybsze? No chyba rakieta. Ile widzisz kwadratów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy czegoś nie widzę? Chyba nie. 5. Pół razy 34. Ej, bo ja tego nie zdam. 17. 15, 9, ej, trzeba się pośpieszyć. Co jest najszybsze? No chyba bolid. Pół to jest 1 na 2, ej, to trzeba być szybszym. Co jest najwyższe? No piramidy. Największa liczba 79, 7 plus 3 dycha. 92%, ej, powiem wam, że nie jestem z tego zadowolony. Trzeba nie gadać, a robić tutaj. Trzeba dużo, dużo, dużo klikać. I dobrze klikać przede wszystkim. No dobrze, moi kochani, 30 minut mi się widzę, że nabiło na OBS-ie. Wiem, że na początku tam zacząłem chyba bodajże od minuty pierwszej, chyba tak. No nieważne, tak czy inaczej myślę, że wystarczy. W końcu odblokowało nam się jakieś tam zadanie, to jest hat-trick kontra Galloway. Galloway. Także tym sobie chyba zaczniemy kolejny film. Film od razu lepiej. Także w tym odcinku to byłoby na tyle, moi kochani. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i że widzimy się na odcinku numer 7, który za niedługo w sumie, za 2 dni. Tak, za 2? Czekajcie, bo jeszcze będą pogromcy mitów, także może za 3. W sumie to nie. Jeszcze raz dzięki, że byliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.